Siemanko, patrzcie, patrzcie. Tak wygląda magia świąt zamknięta w szklanej kuli. A tak wygląda magia świąt zamknięta w naszym domu. La 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 la, la 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 la. Serio w to wierzycie? Nie no, dobra, słuchajcie, święta w naszym domu wyglądają mniej więcej tak. Nie wyrobimy się, nie ma szans, jesteśmy w czarnej dupie wprost. No właśnie, witamy w rzeczywistości. Kochanie, powiem ci, że nadal nie mogę uwierzyć, że pozwoliłaś nam w tym roku ubrać choinkę tak, jak chcemy. Maciuniu, to nie jest konkurs piękności, już możecie sobie właściwie co roku ją ubierać. Nie wierzę w to, co słyszę, bożonarodzeniowy cud. Chodź, Mati, pójdziemy jeszcze na górę w twoim pokoju, bierzemy tą małą choinkę. Bożonarodzeniowy cud. I ta ich dziecięca naiwność, ale wiecie co? Pokażę wam coś jeszcze lepszego. No dobra, kolego Karpiu. Jestem już dużym chłopcem. Muszę to w końcu zrobić. Proszę cię, dobry człowieku, no weź mnie, nie zabijaj, no spełnię twoje trzy życzenia. Ale ty jesteś karpiem, a nie złotą rybką. Co to za dyskryminacja? To jest normalnie mowa nienawiści. Sugerujesz, że co? Że tylko złote rybki mogą spełniać życzenia? Dobra, już dobra, ale naprawdę spełnisz moje wszystkie życzenia? No, jak mnie zabijesz, to się nie przekonasz. Płyń, przyjacielu! No, nara, frajerze! A moje życzenia? Serio? Ja jestem tylko karpiem, a nie złotą rybką. No dobra, to dla Tymusia mamy ten turlaczek. Wiesz co, on jest fajny, bo on mu długo posłuży, bo on się rozwija z dzieckiem. Aż tam odstaw. I... No dobra, Tymusia mam skreślonego. To mamy już prezenty dla wszystkich. No chyba nie, jeszcze dla mamusi prezent. No dla mamusi jest. Skreślona jest, no blender chciała kielichowy przecież. No ale to twoja mamusia, a moja? Co dostanie? No co twoja mamusia dostanie? No miałaś kupić prezenty dla całej rodziny. No tak, ale... Ale co, teściowa to nie rodzina? Wiesz co, Maciek, nie bądź bezczelny. Co bezczelny? Twoja jak sobie coś wymyśli, to mi ostatni kęs chleba od ust odbierzesz, żeby tylko jej zachciankę spełnić i dotyczną. Blender, pętlej kuźwa może jeszcze. Masz, Maciek, listę zakupów, tylko nie zapomnij, nic błagam, bo dzisiaj wcześniej sklepy zamykają. Ty jak zwykle, jak do dzieciaka gadasz, no nie zapomnę. A teraz patrzcie i płaczcie. Jeden. Maciek, kupiłeś jajka? Jajka. Dwa. Maciek, gdzie jest masło? Masło. Myślicie, że to koniec? Cóż za klasyczny przejaw naiwności. Trzy! Maciek, czy kupiłeś majonez? Cztery! Proszek do pieczenia. Och, nasz biedny mężczyzno! Pięć! Ale papier toaletowy to kupiłeś, prawda? Mamy. A, prezent dla Tymusia. O, to ja to muszę sprawdzić, żeby sobie obciachu nie narobić przed chłopakiem, nie? Wezmę tylko na chwileczkę, popatrzę i odłożę. Albo w sumie to wyciągnę. Wyciągnę, tak, to trzeba przetestować. Ło, chłopie, co ty wyprawiasz? Nie ma szans, nie jesteś prezentem dla Tymusia. Jesteś moim prezentem. W końcu będę mogła poegzystować z kimś na poziomie w tym domu. Maciek, kto jej to rozpakował? No dobra, niech już ma. No, może załapie, że wcześniej rozpakowała sobie prezent. Ale to jest prezent dla Tymusia.
O Jezu, to dasz mu prezent Milenki. Domek dla lalek mu dam, domek dla lalek. Ja też jak byłem mały, to się lalkami bawiłem, no co za problem. Ale ja się lalkami nie bawiłam, nie miałam. Miałam nadzieję, że w końcu będę miała taki piękny... Że Milenka będzie miała taki ładny domek dla lalek, piękny. Nie ze mną te numery, Brunner, ale znaj łaskę pana, możesz raz rzucić piłką. Nie, 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 nie. Kochanie, ja czekam na ten barszcz przez cały rok. To jest jakaś magia. To poczekasz jeszcze godzinkę. O, tutaj jeszcze masz coś. Mówiłaś, że przygotowujesz ten barszcz z receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To może ja wyniosę śmieci. Ach, młode to i głupie. Przecież babcia mówiła, zniszczyć materiał dowodowy, zanim chłop wlezie do kuchni. No i jak myślicie, da radę? Oczywiście, że nie. Noż! Teraz będę na szmacie po całym domu jeździła, no! Co się stało? Mop mi się złamał! To wiesz co? To może otworzymy twój świąteczny prezent. Maciek, to nie jest czas na prezenty w tym momencie. Ja nie mam czym podłogi zmywać. No właśnie masz. Chłopie, jesteś hardkorem. Co to jest? Twój prezent. To jest mop. Mop prezent. Kupiłeś mi mopa? No tak. Mopa? No mówiłaś, że chcesz coś praktycznego. Romantycznego! Boże, Maciek, ostatnie pół godziny nam zostały. Czym o czymś nie zapomnieliśmy? Oni zaraz przyjadą. Wszystko jest okej, wszystko jest pod kontrolą. Opłatek jeszcze. Dołóż na stół. Powiedz, gdzie jest, to dołożę. Ale ja nie wiem, gdzie jest opłatek. Ty kupowałeś, to ty wiesz, gdzie położyłeś. Ja nie kupowałem żadnego opłatka. La 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 la, zasubskrybuj nas. Kliknij tutaj albo tutaj. I jak będzie 500 tysięcy subskrypcji, to będzie nowa parodia. No, udanego grudnia, do zobaczenia w kolejnych filmach.